Następną książką, jaką chciałabym pokazać, to jest Ćwiczenia misia okulisia pani Katarzyny Hahaj. Są to bardzo ładnie skonstruowane ćwiczenia i one akurat mają nazwę, że są ćwiczeniami do akomodacji percepcji i pamięci wzrokowej plus do terapii niedowidzenia. I już pokazuję, jak wyglądają w środku. Oczywiście tu jest dość dużo ćwiczeń różnego typu, ale również składają się z dwóch matryc. Mamy matrycę do bliży i mamy matrycę do dali. I dziecko, ponieważ jest to ćwiczenie akomodacji, musi spojrzeć na dal i musi spojrzeć na bliż, żeby rozluźnić akomodację, a potem ją napiąć. Jest cała książka różnego rodzaju właśnie kodowanek, wykreślanek. Trzeba narysować według odpowiedniego kodu, gdzie mamy na przykład z daleka odpowiednie zakodowane litery. I one są na dali, wiszą na dali, są tak przystosowane, że na wysokości i na odległości 5 metrów mogą wisieć. I dziecko, patrząc na tamtą tablicę, odkodowuje hasło, które ma przed sobą. Oczywiście tych haseł możemy skonstruować nieskończenie wiele, więc nie ma tutaj żadnej trudności. I dlatego ta książka jakby z założenia jest do ćwiczeń akomodacji, może służyć do terapii percepcji i pamięci wzrokowej, jak również do niedowidzenia, czy na przykład przy zaklejonym oku, przy zesie. No znowu mamy ten mechanizm dal i bliż, czyli jeżeli zasłonimy jedno oko i słabsze będzie patrzyło na dal i potem na bliż, to jedyne co musimy zmienić to odległość patrzenia, bo normalnie akomodację będziemy ćwiczyć na te 5 metrów, ale gdy będzie patrzyło oko niedowidzące, to musimy tę odległość przybliżyć, bo 5 metrów będzie za trudne dla tego niedowidzącego oka. Więc jakby tu znowu, jeżeli chcemy zastosować ćwiczenia misia okulisia do terapii niedowidzenia czy zasłaniania oka w trakcie terapii zezowania, to musimy pamiętać, żeby dostosować indywidualnie odległość, tak jak to było w ćwiczeniach 315 ćwiczeń do zaklejania oka, 246 czy 161 ćwiczeń, tak? Czyli jakby tą odległość możemy zmieniać. I jest to tutaj ważne, ale jakby założenie pani Kasi było takie, że faktycznie podstawą są ćwiczenia akomodacji, żeby one nie były nudne, żeby jakby nie było to tylko czytanie z fliperem, tak, czy przybliżanie z fliperem, ale żeby były to również zadania. No i faktycznie ta książka, która zawiera te wszystkie kody różnego typu, jest takim niekończącym się narzędziem, no bo jakby do tego możemy dorabiać naprawdę dużo zadań i dużo możliwości.